Marcin Schroeder, no ekspresowo dzisiaj spociłeś się chociaż podczas walki? Powiem wam, że się spociłem, bo po raz pierwszy, znaczy wiem już jak nad swoim organizmem pracować. Najpierw zrobiłem w szatni 3 rundy po 3 minuty, minuta przerwy, a tak naprawdę do ringu wyszedłem na 4 rundę. Zauważyłem, że mój organizm po prostu potrzebuje jak dobry samochód sportowy, rozpędzić się, rozgrzać. Dopiero wchodzę na odpowiednie obroty i po raz pierwszy to zrobiłem. No i wyszło jak wyszło. Druga rzecz, wyszedłem jak Marcin Schroeder, który słyszy, nie żeby zabić, tylko żeby się ruszać, nie stać w jednym miejscu, nie stać w jednym punkcie, obserwować, patrzeć i przede wszystkim słyszeć dobrze trenera. Powiedz, ten cios to był taki ćwiczony, jakaś akcja specjalna zrobiona z Łukaszem Rolą, czy po prostu wyszło w praniu, tak, że doszedł, zamroczył? Ćwiczyliśmy z Łukaszem, ten prawy, taki, jak ponoć bije tego prawego, to go nie widać, prawda? Więc no, pracowaliśmy na tarczach, fajnie to gładko wychodziło, schodziłem na lewą stronę i tak naprawdę najpierw chciałem okopać te nogi, żeby mu, tak powiem, przestawić troszeczkę w głowie myślenie, że będę bardziej atakował dół, myślę, że kolega poczuł te nogi, no i później co? No i później moja prawa ręka jest, no nie chcę się chwalić, ale nie jeden ją poczuł. No, no Wojtek Jastrzębski, tak może potwierdzić. Dawno, dawno temu już było to. Marcin, no takie szybkie zwycięstwo, więc no pytanie, nie ma jakiegoś niedosytu? Znaczy troszeczkę jestem zły, bo tak jak powiedziałem, chciałem pokazać swoim kibicom trzy fajne rundy, jak Schroeder potrafi przepracować trzy fajne rundy, nie w trzeciej rundzie zataczając się, bujając się, tylko cały czas na tym samym tempie. Do tego się przygotowywałem, do tego mocno pracowałem. No, po tym prawym widziałem, że przeciwnik coś mu tam w tą szyją jednak się stało, strzyknęło, chyba jego trenerzy to zauważyli. No i woleli nie ryzykować jego zdrowia. Może z drugiej strony to dobrze, bo mogłoby to się źle skończyć, a tego bym nie chciał, bo nie na tym ten sport polega, żeby komuś krzywdę zrobić na stałe. Maj, Wrocław, celujesz WEN teraz, czy jakaś dłuższa przerwa? Z tego co wiem, w maju ma być w Trójmieście FEN. Zobaczymy, na razie nie chcę na ten temat odpowiadać, zobaczymy co powiedzą wodarze. A ty byś chciał? Ja powiem wam, że jestem głodny, mam niedosyt, jestem głodny, wiem już jak się przygotować, wiem jak trenować. Chciałbym teraz 2 tygodnie odpocząć totalnie od sportu, odciąć się od wszystkiego i później wrócić na treningi i zacząć się przygotowywać. Nie chcę już robić tak jak kiedyś przerw po 3-4 miesiące. Uważam, że ten rok to jest taki sportowy rok mój. Coś się mówi o twojej walce o pas wakujący w tej chwili. I aspiracje zgłasza no, akurat stojący kilka metrów od ciebie Jarek Wrzosek. Myślisz, że taka walka może dojść do skutku, jak ty w ogóle z Arkiem? Przyjaźnicie się? Znacie się? Jak najbardziej. Bardzo mocno szanuję Arka. Jeżeli będzie możliwość i trzeba będzie się bić z kolegą, trudno, będziemy się bić z kolegą. Natomiast ja jestem otwarty na wszystko. Marcin, na koniec w takim razie jeszcze tylko przesłanie do ludzi, którzy cię śledzą, że tak powiem, tak? Na fanpage'u, na Instagramie, wszędzie. Co byś mógł powiedzieć jeszcze? Ja to powiem jeszcze raz do was. Słuchajcie, tak jak powiedziałem zawsze, Schroeder Team to są ludzie, to są kibice, to są przyjaciele, to są moi znajomi. Chciałbym bardzo mocno podziękować z całego serducha, słuchajcie, bo tak naprawdę w ringu słysząc te Marcin, to jest moja moc. To są ładowanie moich akumulatorów, także bardzo dziękuję. Dziękuję wam za to, żeście przyjechali. Niektórzy przyjechali z Niemiec, z Frankfurtu, niektórzy z Anglii. Słuchajcie, że serdecznie bardzo dziękuję wszystkim. Łącz się z tymi również, którzy nie mogli dotrzeć, ale są przed telewizorami. Trzymaj za mnie kciuki, także serdeczne dzięki. Obiecałem, że pokażę serce, pokażę gladiatora. Mam nadzieję, że spełniłem wasze oczekiwania i mam nadzieję, że przy następnej walce będzie was jeszcze więcej, jeszcze mocniej będziecie mnie kibicować. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.